Berneński pies pasterski, opis rasy i charakterystyka berneński. Pies pasterski to duża, pracująca rasa psów pochodząca z Alp Szwajcarskich, znana z charakterystycznego trójkolorowego umaszczenia: czarnego, białego i rudego. Te puszyste psy, ważące od tyrty 2 do 52 kg, słyną z łagodnego i uczuciowego temperamentu, co czyni je oddanymi towarzyszami rodziny. Berneński pies pasterski jest inteligentny i stosunkowo łatwy do wyszkolenia, co sprawia, że doskonale nadają się do aktywnych rodzin z dziećmi. Ponieważ pochodzą z kantonu Berno w Alpach Szwajcarskich, często nazywane są Berneńczykami. Początkowo były hodowane do ciągnięcia wozów, pasienia bydła i ochrony rodzin przed drapieżnikami. Obecnie te oddane psy służą jako psy pracujące, terapeutyczne lub przewodniki, ale zyskują także na popularności jako zwierzęta domowe. Jeśli rozważasz przygarnięcie jednego z tych uroczych szczeniąt i już zaczynasz szukać berneński pies pasterski na sprzedaż, nie dziwimy się. Jednak, zanim podejmiesz decyzję, warto poświęcić trochę czasu na dalsze badania dotyczące zdrowia tej rasy i jej stosunkowo krótkiej długości życia. Dzięki zaangażowanym wysiłkom konserwatorów rasy długość życia berneńskiego psa pasterskiego wydłużyła się o kilka lat. Niemniej jednak warto zauważyć, że mają one najwyższe ryzyko zachorowania na nowotwory wśród psów. Niestety średnia długość życia berneńskiego psa pasterskiego wynosi zaledwie od 6 do 8 lat. Zawsze warto rozważyć adopcję z organizacji ratowniczych lub schronisk, aby zapewnić dom potrzebującemu psu. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup szczeniaka berneńskiego psa pasterskiego, kluczowe jest wybranie renomowanego hodowcy. Przeprowadź dokładne badania, aby upewnić się, że hodowca przestrzega etycznych praktyk i priorytetowo traktuje dobro swoich psów. Renomowani hodowcy dbają o zdrowie i temperament swoich psów, przeprowadzają niezbędne badania zdrowotne i zapewniają troskliwe środowisko DLA szczeniąt berneńskiego psa pasterskiego. Bernejski pies pasterski. Szybkie fakty pochodzenie Alpy szwajcarskie wielkość. Duży grupa rasowa pracująca długość życia six 8 lat. Sierść gęsta, podwójna sierść wymagająca regularnego szczotkowania i pielęgnacji. Obficie linieje dwa razy w roku. Temperament przyjazny, łagodny i lojalny. Dobrze dogaduje się z dziećmi i innymi zwierzętami. Potrzeby ruchowe. Berneński pies pasterski jest aktywny i potrzebuje co najmniej tirty minut ćwiczeń dziennie. Lubi wędrówki, aportowanie i spacery. Trening: inteligentne psy, łatwe do wyszkolenia. Chętnie współpracują i dobrze reagują na pozytywne wzmocnienia. Zdrowie: Berneński pies pasterski jest podatny na problemy zdrowotne, takie jak dysplazja stawów biodrowych i łokciowych oraz skręt żołądka. Ważne jest regularne badanie u weterynarza, aby wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne. Niestety, ta ukochana rasa jest znana z krótszej długości życia. Należą do grupy Senenhund, czyli szwajcarskich psów górskich. Inne rasy w tej grupie to duży szwajcarski pies pasterski. Appenzeller i Entlebucher Przegląd berneński pies pasterski, pieszczotliwie nazywany Bernerem, znany jako Berner Senenhund w swojej szwajcarskiej ojczyźnie, jest natychmiast rozpoznawalny dzięki swojemu efektownemu, trójkolorowemu umaszczeniu i białemu, szwajcarskiemu krzyżowi na piersi. Pod tą piękną sierścią kryje się wytrzymały pies doskonale przystosowany do ciężkiej pracy. Te piękne, łagodne psy były tradycyjnie wykorzystywane w Szwajcarii jako psy pasterskie i zaprzęgowe. Berneński pies pasterski był pierwotnie nieodzowną częścią życia na farmie, służąc do prowadzenia bydła, ochrony rodziny oraz ciągnięcia wózków załadowanych towarami na sprzedaż w pobliskich wioskach. Mimo, że są to dobrze wychowane, pracowite psy na początku dziewięćdziesiątego wieku prawie wyginęły, gdy rolnicy zaczęli korzystać z innych środków transportu. Na szczęście garstka miłośników rasy postanowiła zachować Berneńczyki. Oprócz swojego uderzającego wyglądu, berneński pies pasterski ma wspaniały temperament. Są znani z lojalności, uczuciowości, chęci do współpracy i inteligencji. Łatwo je wyszkolić, jeśli pozwoli się im na analizowanie poleceń. Przede wszystkim mają radosne podejście do życia. Berneński pies pasterski jest spokojny, ale towarzyski, a czasem nawet nieco zabawny podczas zabawy z rodziną. Dobrze radzą sobie z dziećmi w każdym wieku i dorosłymi, ale nie są odpowiednie dla osób mieszkających w mieszkaniach lub nie posiadających dużego, ogrodzonego podwórka do zabawy. Berner potrzebuje być częścią rodziny, a nie być relegowany do zewnętrznego kojca. Są najszczęśliwsi, gdy mogą uczestniczyć we wszystkich aktywnościach rodzinnych. Ponieważ były hodowane do pracy, Bernery lubią się uczyć i łatwo je wyszkolić. Jako bardzo duże psy, zazwyczaj ważące około 45 kg, wymagają wczesnego szkolenia posłuszeństwa i socjalizacji. Potencjalni właściciele powinni wiedzieć, że Berner dojrzewa powoli, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mogą przez pewien czas zachowywać się jak szczeniaki. Dodatkowo, Berner ma delikatną osobowość. Ich uczucia łatwo zranić i źle reagują na surowe kary. Pomimo ich piękna i doskonałego temperamentu, a może właśnie z tego powodu, berneński pies pasterski często ma krótką długość życia. Rasa ma małą pulę genów, co spowodowało liczne problemy zdrowotne związane z chowem wsobnym. W miarę jak coraz więcej osób dowiaduje się o rasie, wiele psów z problemami zdrowotnymi jest hodowanych bez względu na wpływ, jaki ma to na całą rasę. Historia jedna starożytna rasa Moloser wyróżnia się jako jedna z najbardziej wszechstronnych, podróżujących i wpływowych w rozwoju różnych typów psów mastifów, w tym berneńczyków. Uważa się, że cztery szwajcarskie rasy Zenenhund, Appenzeller Sennenhund, Entlebucher Sennenhund, duży szwajcarski pies pasterski i Berner Sennenhund rozwinęły się jako krzyżówki psów gospodarskich z Alp Szwajcarskich oraz moloserów lub mastifów, które Rzymianie przywieźli ze sobą, kiedy najechali Alpy w w A i wieku PNN. a. Prawdopodobnie berneńskie psy pasterskie pracują na szwajcarskich farmach od ponad 2000 lat, cicho ukrywając się na małych gospodarstwach w Alpach, gdzie ciągnęły wozy, towarzyszyły bydłu, pilnowały dobytku i zapewniały właścicielom lojalne towarzystwo. Do 1888 roku. Tylko procent szwajcarskiej populacji pracowało w rolnictwie, a zapotrzebowanie na silnego psa, który mógłby pasować bydło i ciągnąć wóz pełen towarów, malało. W 1899 roku jednak Szwajcarzy zainteresowali się zachowaniem swoich rodzimych ras i założyli klub kynologiczny o nazwie Berna. Członkami byli hodowcy różnych ras czystej krwi. W 19.08 roku Szwajcarski Klub Kynologiczny sponsorował wystawę w Ostermundigen, która zwróciła uwagę na szwajcarskie rasy górskie. Dwa lata później rasy te poczyniły duży krok naprzód dzięki kilku wydarzeniom. Na Międzynarodowej Wystawie Psów w Berni Szwajcarski Klub Kynologiczny sponsorował klasę DLA szwajcarskich Psów Pasterskich, do której zaliczały się psy górskie. To był również pierwszy rok, w którym te psy nazywano Berneńczykami. W tym samym roku Szwajcarski Związek Kynologiczny uznał berneńskie psy pasterskie za rasę. Podczas i wojny światowej, wystawy psów i hodowla zeszły na dalszy plan wobec wysiłków wojennych. Po wojnie pierwsze berneńskie psy pasterskie zostały wyeksportowane, najpierw do Holandii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, chociaż rasa nie była jeszcze uznana przez American Kennel Club. AKC. W 1936 roku dwóch brytyjskich hodowców zaczęło importować berneńczyki, a pierwszy miod berneńczyków urodził się w Anglii. W tym samym roku hodowla Glen Shadow w Luizjanie zaimportowała samicę i samca berneńczyka ze Szwajcarii. Na początku 1937 roku AKC wysłał Glenn Shadow list, informując, że berneński pies pasterski został uznany za nową rasę w klasie pracującej. G Wojna Światowa ponownie przerwała rozwój rasy poza jej ojczystym krajem, ale po 1945 roku import i rejestracja wznowiono w Stanach Zjednoczonych. W 1968 roku założono Bernes Mountain Dog Club z 62 członkami i 43 zarejestrowanymi berneńczykami. Trzy lata później klub liczył już ponad one hundret członków. Tymczasem rasa, która wyginęła w Anglii podczas II Wojny Światowej, została ponownie wprowadzona do Wielkiej Brytanii. Bernes Mountain Dog Club of America stał się klubem członkowskim AKC w 1981 roku. W 1990 roku AKC przyjął obecny standard rasy berneński pies pasterski. Samce berneńskiego psa pasterskiego osiągają średnio od 64 do 71 cm z wysokości w kłębie i ważą od 36 do 52 kg. Samice są nieco mniejsze, osiągając od 58 do 66 cm z wysokości i ważąc od 32 do 43 kg. Poszczególne osobniki tej rasy mogą być mniejsze lub większe od podanych wartości. Berneńczyki nie nadają się do życia w mieszkaniu lub apartamencie. Najlepszym wyborem jest dom z dużym, bezpiecznie ogrodzonym podwórkiem. Jako psy pracujące, Berneńczyki mają dużo energii. Oprócz zabawy na podwórku, potrzebują minimum tyrty minut intensywnych ćwiczeń każdego dnia. Trzykrotność tej ilości utrzymuje te wytrzymałe psy w doskonałej kondycji. Dzięki swojej grubej, pięknej sierści, berneńczyki są naturalnie przystosowane do zimnych klimatów. Uwielbiają bawić się na śniegu. Z drugiej strony, z powodu ich czarnej sierści i dużych rozmiarów, są podatne na udar cieplny. Nie pozwól im na intensywne ćwiczenia w upalne dni. Ogranicz aktywność do wczesnych godzin porannych lub wieczornych, gdy jest chłodniej. W ciągu dnia trzymaj je w chłodnym miejscu czy to w środku z wentylatorami lub klimatyzacją, czy na zewnątrz w cieniu. Szczególną uwagę należy poświęcić, jeśli wychowujesz szczeniaka berneńczyka. Jak wiele dużych ras psów, berneńczyki szybko rosną w wieku od 4 do 7 miesięcy, co czyni je podatnymi na schorzenia kostne i urazy. Dobrze się sprawdzają na diecie wysokiej jakości, niskokalorycznej, która zapobiega zbyt szybkiemu wzrostowi.